Będzie nowy kontrakt dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Jastrzębiu Zdroju, oświadczył na konferencji prasowej poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Matusi. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs, do którego przystąpi szpital, ma złożyć odpowiednią dokumentację. Rozstrzygnięcie nastąpi w sierpniu i środki mogą na koncie szpitala znaleźć się już 1 września. To najlepsza od tygodni wiadomość dla rodzin blisko 300 małych pacjentów, jacy korzystali z pomocy ośrodka rehabilitacji dziennej Jastrzębskiego Szpitala. Przypomnijmy, iż w wyniku błędu formalnego pracowników szpitala placówka straciła kontrakt z nfz od 1 lipca. W rozwiązaniem dramatycznej sytuacji zarówno szpitala, jak i małych pacjentów włączył się poseł Grzegorz Matusiak. Spotkałem się z dyrekcją Szpitala Rehabilitacyjnego w Jaszczyńcu jak i również z dyrektorem panem Piotrem Nowakiem Narodowego Funduszu Zdrowia. Myślę, że sprawa została na dzień dzisiejszy pozytywnie rozstrzygnięta i od 1 września dzieci wrócą do zajęć.